Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy Lancelotem w War Robots. I tak, jesteśmy tutaj na mapie Yamatau. Także zobaczmy, co się za chwilę stanie. To nie jest najlepsza mapa dla Lancelota, który ma zasięg 350 metrów. Przynajmniej w tym uzbrojeniu. I tak, mamy tutaj garnek. To znaczy tak zwany garnek, czyli Ancile, który daje nam pole siłowe. Oraz mamy tutaj też dwa tarany, które zapewniają nam siłę ognia. Także tak. Idziemy na środek, po to, żeby ten punkt kontrolny ze środka odbić. Gdyż już jest, przeciwnicy już tam są. Na szczęście tutaj nasz Kumiho jedzie, to znaczy bardziej idzie. Ale na szczęście udaje się go dobić, znaczy tamtego Persuera. Tak, tam u góry jest Bulwark, który jest dosyć silnym robotem, dlatego że ma mnóstwo różnych osłon. No, ale okej. Tutaj jest kolejny Persuer, którego myślę, że nie będzie... którego nie będzie problemem z bicia. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale okej, idziemy do następnego meczu. Tutaj jest trochę inna mapa. I tutaj po prostu naszą bazę domową zaatakował Kumiho. I tego właśnie Kumiho tutaj zbiliśmy. Także zobaczmy, co się podzieje dalej. Tutaj już zamierzam iść na środek po to, żeby tam ten środkowy beacon obronić. Zobaczmy. Tutaj jest Bulgazari. I tak. Te tarany są na MK12. Jeden jest na MK12, drugi jest na MK29. I sam Lancelotik też jest na MK12. Tylko Ancile jest na 10. Także nie jest to też takie złe. Ale mamy też jeszcze boostery odpalone do życia i do tarczy. To znaczy tutaj do tarczy nie ma, ale w następnych meczach już jest do tarczy. I bodajże do obrażeń też jest uruchomiony. Ale tutaj już nas unieruchomili i strzelają do nas ze wszystkich stron. Także zobaczmy, co tu się podzieje. Na szczęście Lancelot ma bardzo dużo życia, także udało się przeżyć. I możemy iść dalej. Ale tutaj znowu nas atakuje Inkwizytor. Tutaj już próbowałem coś w niego strzelić, ale raczej za chwilę zginiemy, bo już nie mamy tarczy z tego, co widzę. Natomiast udało się całkiem dobre obrażenia mu zadać, o. Tak po polsku. I tak, jesteśmy dalej. To jest mapka Wally, czyli Valley. I tak, tutaj znowu przeciwnicy mają wszędzie przewagę nad nami. Na szczęście tam jest tylko... To jest tylko Carnage, który jest bardzo, bardzo podatny na plazmę. I raczej nie było problemem go tak osłabienie. Tutaj znowu próbuje do nas strzelać, ale raczej większego sensu to nie ma. Ale znowu od tyłu nas zaatakował Inkwizytor, który sobie tam skoczył. Na szczęście bez problemu znowu go zbijemy. I idziemy dalej. To jest kolejny Lancelot. Zobaczmy, czy uda się go zbić. Niestety uciekł. Tak, tam jest wielu przeciwników mających pole siłowe. Czyli to mogą być albo Hachi, albo Lanceloty właśnie z tym uzbrojeniem. Ale już tam nasi zrobili desant. Także już nie ma czego sprzątać nawet. Także tutaj sobie idę na tego Bulgazariego. Na szczęście ogólnie te tarany są na takich 12 levelach, to nawet niszczenie takich Bulgazarii, które mają mnóstwo życia, nie ma większego problemu. Tutaj próbowałem mu jakieś obrażenie jeszcze zadać, ale się nie udało. I znowu nas od wszystkich stron atakują.
Także to już chyba będzie tutaj mój koniec. Dokładnie. I idziemy na następną mapę. Tutaj znowu przeciwnicy przejęli wszystkie możliwe bikony. Znaczy oprócz dwóch, ale to przejęli głównie inicjatywę. Sprawdzimy, czy uda nam się to odmienić jednym Lancelotem. I tak, tam jest sobie Spectre, który bardzo łatwo ginie, dlatego że ma mało życia. Także tak, tutaj znowu nam wyskoczył Spectre, którego trochę osłabiliśmy, aczkolwiek za szybko straciliśmy tarany, żeby móc jeszcze coś nam nabić. Także idziemy dalej. Do następnego meczu. Tutaj jeszcze trochę posiłowałem się z tym, dlatego że jak chcę skończyć nagrywanie, to muszę grać coś takiego. To jest trochę wkurzające. Ale dobra, już idziemy do następnego meczu. To jest mapa Dead City. I znowu mamy naszego Lancelota. Tam jest sobie Inkwizytor. I tam znowu jest ktoś chyba z Polski, nie jestem pewien. Tak, tam jest bodajże Hachi, który jest bardzo łatwym celem dla nas. I właśnie ten robocik jest takim tropicielem Hachich. Gdyż na przykład jak taki Hachi ma tarany albo orkany, to de facto nie ma szans, dlatego że ja go bardzo szybko zbiję, a on musi zbić jeszcze moją tarczę. Obojętnie czy ma tarany czy orkany, to i tak musi zbijać tarczę. I myślę, że to jest najlepsze uzbrojenie dla Lancelota w Lidze Czempionów. I chyba w niższych, we wszystkich ligach mi się wydaje, że to uzbrojenie będzie najlepsze. Natomiast zobaczmy, jak dalej nam pójdzie. Tutaj sobie tak po prostu kampimy. Te niechcący naszego przyjaciela unieszkodliwiłem. Ale już skacze na mnie Spectre. A my mamy strasznie mało życia, już jednego tarana straciłem. I raczej to będzie nasz koniec. Dokładnie. Ale przynajmniej prawie Spectre został zbity. I jesteśmy w następnym meczu. Tutaj jest mapa nowa. Castle, czyli zamek. Jak tutaj widać. I tak, tam jest Hachi, którego z was udało nam się zbić, natomiast znowu na nas idzie Pursuer. Także zobaczmy. Tutaj mamy na szczęście wielu przyjaciół, dlatego że to jest de facto nasz spawn. I się udało go zbić. Ale tutaj znowu skacze Spectre, który już wylądował. I my go właśnie teraz zbijemy. Prawda, nie mam kila, ale trudno. Tak, znowu pod tamtą platformą się zbierają przeciwnicy. Niestety. Natomiast my tam idziemy na środek, żeby ich trochę pozbijać. Zobaczymy, czy nam się uda. Aczkolwiek tam są chyba sami tacy skaczący. No właśnie, tacy z Spectra albo coś, którzy będą nas tam irytowali. A jak będziemy próbowali ich zaatakować, to znowu nas zaatakują i będzie źle. Także zobaczmy, czy się uda to zrobić. Tak, teraz znowu na nas skacze ten pan, a ja się tutaj unieruchomiłem sam siebie, dlatego że nie potrafiłem wejść na to wzgórze. Natomiast jesteśmy już na następnym meczu. Tutaj już trochę wcześniej postanowiłem, że będę nagrywać, żeby nie przedłużać tego. I idziemy dalej. Tak. Tam idzie, to znaczy tam jest Hachi i tam jest drugi, jak on się nazywał, Butch. I musimy ich tam pozbijać. To jest jeszcze też Spectre, na którego też nie powinno być aż tak źle. I tam jest właśnie ten Hachi, który jak widzicie mocno obrywa. Na szczęście z drugiej strony też postanowił, że sobie wyjdzie. I znowu bardzo mocno oberwał, a ja praktycznie w ogóle.
Nadal mam ponad, prawie 200 tysięcy życia. Ale zobaczmy, jak to się dalej potoczy. On tam już nas nie chce atakować. I to w zasadzie mogłem wyciąć. Bo to jeszcze przez chwilę będzie takie kampienie, które do niczego nie prowadzi. Ale zobaczmy. Zobaczmy. No i widzicie. Tutaj to mogłem przyspieszyć tempo. Aczkolwiek nie widziałem tutaj takiej opcji, żeby wyciąć i pokroić na przykład na dwie części taki odcinek. Na przykład jedną przyspieszyć, drugą nie. I wtedy musiałbym przyspieszyć wszystko. Musiałbym przyspieszyć wszystko. A to raczej nie jest dobre. A jeśli dla was to jest zbyt wolne i działa to trochę szybko, to możecie albo sobie, znaczy, jeśli dla was tutaj jest nudno, to możecie sobie trochę przewinąć. Za jakieś może minutkę będzie wszystko znowu się działo. Lub możecie zmienić tempo odtwarzania na razy 2 albo razy 3. Chyba nie. Chyba na razy 2, razy 3 się nie da. Ale trudno. I tak tutaj już postanowiłem, że nie będziemy przedłużać i po prostu atakuje. Od boku nas zaatakował Spectre ze swoim short trainem, ale na szczęście mamy strasznie dużo życia. Tutaj drugi Spectre, który za chwilę walnie nam w tarczę. A tutaj jest Hachi. I tak niestety ten robocik jest trochę zbagowany. Dlatego, że jak jesteśmy za blisko celu, to nie da się w niego zadać obrażeń żadnych. Co jest trochę chamskie. Natomiast tam jest znowu Butch, którego tutaj postanowiłem, że sobie zbijemy. I tutaj nas atakuje drugi Ancelot, ale tym razem z orkanami. I niestety nie udaje nam się. Także myślę, że widzimy się na następnym odcinku i pa!